lata. Rocznik 1999. W 1992 było 543 767 incydentów przemocy w szkołach średnich w Ameryce. W niektórych miastach tereny wokół tych szkół stały się kontrolowane przez gangi młodocianych. W 1997 liczba incydentów przemocy potroiła się. Gangi przejęły kontrolę nad dużymi obszarami tych miast. Niektóre szkoły zamknięto. Obecnie mamy rok 1999. Obszary kontrolowane przez gangi stały się znane jako strefy swobodnego strzelania. Liceum Kennedy'ego mieści się w obrębie strefy swobodnego strzelania, do której nie ma wstępu policja. Nie istnieje tam prawo. Celem ponownego otwarcia szkół i przejęcia kontroli nad gangami stworzono Departament Obrony Szkolnej. Ladies and gentlemen. Panie i panowie, wiem, że kiedy poprosiliście Megatech o pomoc w rozwiązaniu waszych problemów, to nie była łatwa decyzja. Mimo wszystko jesteście nauczycielami, a my specjalistami od robotów i automatyki. To nie są zbyt pokrywające się pola działania. Ale obecna sytuacja w naszych szkołach średnich wymaga niecodziennych metod. Poznajcie dumę Megatechu. To najlepsza grupa nauczycieli na całym świecie. Chyba można by ich było nazwać super nauczycielami. Cody Cole, chodź ze mną. Wychodzisz. Występują. Klasa 1999 roku. W roku 1992 miało miejsce 543 767 wypadków agresji w amerykańskich szkołach średnich. W niektórych miastach okolice tych szkół zaczęły przechodzić pod kontrolę agresywnych młodocianych gangów. Do roku 1997 liczba tych wypadków potroiła się. Gangi przejęły kontrolę nad dużymi obszarami tych miast. Niektóre ze szkół zamknięto. Mamy teraz rok 1999. Strefy pod kontrolą gangów są znane jako strefy wolnego ognia. Szkoła Kennedy High jest zlokalizowana w jednej z takich stref. Policja tam nie wchodzi. Panuje bezprawie. Utworzono Departament Obronno-Edukacyjny, aby ponownie otworzyć szkoły i zapanować nad gangami. Panie i panowie, wiem, że decyzja poproszenia o pomoc Megatech w rozwiązaniu waszego problemu nie była łatwa. Jesteście w końcu nauczycielami. My natomiast jesteśmy specjalistami od automatyzacji i robotyki. Na pierwszy rzut oka mamy zupełnie różne cele. Ale aktualna sytuacja w naszych szkołach średnich wymaga podjęcia nadzwyczajnych środków. Proszę się zapoznać z dumą Megatech. Jest to najwspanialsza grupa nauczycieli, jaką można znaleźć gdziekolwiek na świecie. Myślę, że można ich nazwać super nauczycielami. Cody Cope, chodź ze mną. Wychodzisz. Obsada. Klasa 1999. W 1992 roku zanotowano ponad 500 000 aktów przemocy w amerykańskich szkołach. W niektórych miastach obszary otaczające szkoły przechodzą pod kontrolę młodocianych gangów ulicznych. Do roku 1997 liczba aktów przemocy uległa potrojeniu. Gangi kontrolują duże obszary miast. Niektóre szkoły zostały zamknięte. Obecnie jest rok 1999. Obszary kontrolowane przez gangi nazwano strefami wojny. Liceum Kennedy'ego znajduje się w samym środku takiej strefy. Policja tam nie wkracza. Nie istnieje tam prawo.
Utworzono Departament Obrony Edukacji, który ma kontrolować gangi i wznowić naukę w szkołach. Panie i panowie, ponieważ jesteście nauczycielami, to zwrócenie się do Megatech o pomoc nie było łatwą decyzją. My specjalizujemy się w automatyzacji i robotyce. Są to dziedziny zupełnie niezwiązane ze sobą. Ale obecna sytuacja w naszych szkołach wymaga zastosowania środków niekonwencjonalnych. Przedstawiam dumę Megatech. To są najlepsi nauczyciele na świecie. Chyba można ich nazwać super nauczycielami. Cody Corp, idziemy. Wychodzisz. Występują. Klasa 1999. W roku 1992 w amerykańskich szkołach średnich było 543 767 aktów przemocy. W niektórych miastach gangi młodzieżowe opanowały obszary wokół szkół. Do roku 1997 liczba aktów przemocy wzrosła trzykrotnie. Gangi zajęły znaczne obszary miast. Niektóre szkoły zamknięto. Jest rok 1999. Terytoria opanowane przez gangi zwane są strefami wolnego ognia. Szkoła Kennedy'ego znajduje się w centrum takiej strefy. Policja tam nie wkracza. Panuje bezprawie. Departament Obrony Edukacji został utworzony, aby na nowo otworzyć szkoły i zapanować nad gangami. Szanowni Państwo, wiem, że włączenie Megatech w rozwiązanie Waszego problemu nie było łatwą decyzją. Jesteście w końcu nauczycielami. My jesteśmy specjalistami automatyki i robotyki. To nie są raczej pokrewne dziedziny. Ale obecny problem w szkołach średnich przybrał ogromny rozmiar. Oto duma Megatech. Grupa nauczycieli, jakiej nie znajdziecie nigdzie na świecie. Chyba można ich nazwać super nauczycielami. Cody Cup, idź za mną. Wychodzisz.